Momencik. Ania. Aniac z. Aniac z. Aniacz? Aniac z. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, jak się czytają jej nazwę. O, tu jest Siankacz. Z dużym Z na końcu. W każdym razie jest Aniacz. Z dużym Z na końcu, jakby ktoś chciał szukać. Dlaczego tu jest inna nazwa? Bo twierdzi, że po obie nazwy używa tak samo regularnie, ale częściej trochę jednak Aniacz, więc będzie Aniacz. pokażę wam może najpierw wszystkie rysunki, jakie dostałam. Aniacz rysuje głównie wilki. Nie wiem, czy bierze się też za inne rzeczy, no ale skoro lubi rysować wilki, no to niech sobie rysuje te wilki. Ja wam powiem, że jak na jej wiek, mówi się, wiek to tylko liczby, ale tak naprawdę w rysowaniu wiek ma dość dużą rolę. Bo, możecie się ze mnie śmiać, ale zastanówcie się nad tym pod takim kątem. Jednak im jest się starszym, tym ma się lepiej wyćwiczoną rękę chociażby od pisania. No nie jest tak? No jest. Więc ma to wpływ? Niekoniecznie jakiś duży, ale jednak jakaś wprawa się pojawia, bo no sześciolatek nie jest po prostu w stanie rysować tak jak, nie wiem, dwudziestolatek, bo dwudziestolatek ma za sobą lata praktyki w pisaniu. No chyba, że nie robił tego od naprawdę dawna. Więc jednak czasem trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Wieku nie podam dokładnie, żeby nie było. Aniacz, o tego nie przeczytałam, dąży do kreskówkowego i jej ulubiona technika to digital, ewentualnie kredki. Mam wrażenie, że Aniacz rysuje w digitalu od dość niedawna, ale nie wiem, mogą to być nawet lata, 2 lata praktyki. W każdym razie, no... dobra, teraz może jeszcze powiem też na początku odnośnie jej wyjaśnień. To jest jej rasa, dlatego ten wilk wygląda dość inaczej. Chodzi o te tylne łapy, które mają przypominać smocze, dlatego też się tym zajmę. Zauważyłam też, że ma inne uszy. Jeżeli chodzi o miłe słowa, to właśnie to, że jak na swój wiek rysuje bardzo dobrze. Wilki wyglądają jak wilki, od razu nie miałam żadnych wątpliwości, co to jest. No, całkiem ładne futro i dobrze zachowana anatomia. Ale mam pewne wątpliwości, bo albo Aniacz nauczyła się rysować wilki z jednego poradnika, przez co wszystkie wyglądają identycznie, albo po prostu nabrała takich tendencji. Tendencja do kopiowania twarzy, kopiowania proporcji we wszystkich rysunkach nie jest dobra. Więc im prędzej się tego oduczysz, tym lepiej. Trzeba eksperymentować, nie wiem, rysować masywniejszą szczękę, inne uszy, dłuższe łapy, cokolwiek. Jakieś drobne zniekształcenia, które nie wpływają na anatomię, a jednocześnie wyróżniają daną postać. Na przykład ten wilk wygląda identycznie jak ten wilk. Te dwa wilki są identyczne. Ten sam profil, identycznie uniesiona głowa, tak samo zrobiona sierść w tym miejscu, łapy te same. Tylko ta jest uniesiona i to są w zasadzie wszystkie różnice. I ten ma trochę wyżej ogon i to jest w sumie wszystko. I w przypadku takich rysunków czasem się czuję, jakbym oglądała armię klonów. Właśnie teraz zauważyłam pewną rzecz. Dobra, może o tym zaraz, ale... po prostu trzeba tego unikać. Póki się da, trzeba tego unikać mimo wszystko, bo jak potem tworzycie postać, to w pewnym momencie orientujecie się, że wszystkie są takie same. Tutaj akurat wyszło to inaczej. Ten wilk wygląda inaczej. ale wszystkie pozostałe są już identyczne i to jest bardzo zły znak. Co mogę powiedzieć na temat... co jeszcze miałam mówić? Aha. Jeżeli chodzi o ten rysunek, to zauważyłam pewną rzecz przed chwilą. Jest to chyba częściowo pokolorowany line art, nie jestem pewna, możliwe. Ale właśnie też niedokładnie, bo tutaj jest kolorowy, a tutaj jest już czarny. I nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Ponadto line art na ogonie jest dużo grubszy niż na łapach. I wygląda to bardzo nieprzyjemnie dla oka. I trzeba tego pilnować. Albo się robi kolorowy line art, albo się robi czarny line art. Trzeba się zdecydować. Ja jestem zwolenniczką czegoś pomiędzy, czyli jakiś bardzo ciemny odcień. Dla mnie ten line art jest akurat trochę za jasny.
dlatego też no trzeba się zastanowić nad tym, w którą stronę ma zmierzać styl i co z tym zrobić dalej. Okej, to teraz przechodząc do takich rzeczy bardziej anatomicznych, to teraz sobie uruchomię mój znowu program graficzny i co bym chciała tutaj powiedzieć na temat tego rysunku. Prosiła mnie, żebym zajęła się tymi łapami, które no rzeczywiście nie wyglądają jak smocze, a powinny. Ale jednak pierwszą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest ten sam schemat rysowania łap, jaki ja kiedyś stosowałam, i on nie jest zbyt dobry. Bo brakuje tutaj jednej dość ważnej rzeczy, na którą mi zwracano uwagę, i żebym się tego nauczyła, potrzebowałam trochę czasu, ale mimo wszystko jest to do wyuczenia. Mianowicie brakuje łokci. Jak ktoś zapomina o łokciach, to jednak powinien się tym zająć. Mniej lub bardziej, bo na początku wyłapanie, w jaki sposób je zrobić. Ogólnie to, co teraz zrobię, może być ciut krzywe, bo ostatnio wilki rysowałam rok temu i mam chociaż wiedzę techniczną, to praktycznie może być różnie. No ale dobra, to futerko zrobiłam tak tylko do tego, że ja tak robię. No nie musicie tego robić, po prostu tak odruchowo zrobiłam. I po prostu chodzi o to, że w tym miejscu mniej więcej znajduje się łokieć. Tak, dokładnie. Nie znajduje się tutaj, tylko znajduje się gdzieś poniżej. Może nawet jeszcze niżej. To jest rzecz charakterystyczna dla psowatych. Trzeba o tym pamiętać. Bo ja też miałam też dość długo problem z tym, żeby się nauczyć, w którym miejscu to powinno się w ogóle znajdować. No ale niestety jest to rzecz niezbędna właściwie. Okej. To jest to, co chciałam powiedzieć o łapach. Tutaj też jeszcze gorzej to wygląda. No niestety, ale bez tych łokci, bez tych tutaj mięśni, bez jakiegoś wygięcia w tym miejscu delikatnego, wygląda to no po prostu źle. No, mam nadzieję, że Ania się nie obrazi, jeżeli powiem, że to wygląda paskudnie i okropnie i tak dalej. Ale nie chcę jej obrazić bezpośrednio, tylko po prostu osoby, które tak robią. Musicie mieć po prostu świadomość, że to jest rzecz, którą trzeba naprawić jak najszybciej. Bo później jak się patrzy na swoje stare rysunki i dostrzega się to, to później się zastanawiacie, dlaczego tak robiliście i jaka była tego przyczyna. Więc to mówię, im prędzej się tego oduczycie, tym lepiej tak naprawdę. No i nie można zapominać o tych mięśniach. Jednak doszkolenie się w jakiś sposób z mięśni, tylko że niestety tutaj polecam nie zdjęcia wilków, tylko rysunki. Więc musicie jeszcze wyłapać, kto rysuje dobrze te wilki, a kto rysuje źle i jakie są mocne strony tej osoby, jakie są złe, co ta osoba robi źle i tak dalej. Ale generalnie właśnie na rysunkach to widać dużo lepiej niż na zdjęciach. I wydaje mi się, że ten bark nie powinien aż tak wystawać. Okej. Łapki ogarnięte. A, jeszcze chciałam, nim przejdę do łap, też chciałabym powiedzieć o tym, że Aniacz ma tendencję do czegoś bardzo złego. Co jest tą bardzo złą rzeczą? Rzecz, z którą ma problem sporo osób, które rysuje kucyki i które rysują wilki i psy. Mianowicie ścinanie pyska. Możliwe, że ja też tak robiłam, ale zauważcie, jak ten wilk by wyglądał po otworzeniu pyska. Uwaga. Ja zrobię rysunek poglądowy. Będziecie się śmiać. Ja wam to obiecuję, będziecie się śmiać. Ale dobrze, mamy sobie uszy, tu mamy sobie oczy. I rysujemy sobie otwarty pysk. Według tego schematu. Jakby to wyglądało? Dobra, tu jest góra. A tu jest dół. Tak ten wilk by wyglądał po otworzeniu pyska. Chyba nie muszę tłumaczyć, co jest nie tak, prawda? No błagam was, nie róbcie tak naprawdę. Nim coś narysujecie, musicie się poważnie zastanowić, jakby to wyglądało bez tych poprawek. Fu, może nie chodzi o poprawki, tylko właśnie jakby to wyglądało po otworzeniu. Nie wiem, jak ten wilk by wyglądał po zgięciu łapy i tak dalej. Są to rzeczy, nad którymi się cały czas trzeba zastanawiać, bo później właśnie zaliczamy takie fejle bardzo idiotyczne. I trzeba pilnować jednak tego, żeby to było proste. No już wygląda trochę logiczniej, prawda? I to nie jest mój wymysł, tak po prostu jest. Bo później właśnie to jest coś, co nazywam niedopracowaniem stylu. Bo ktoś może powiedzieć, taki mam styl i ja tak robię. Ale
później, jak chcesz zrobić pozę dynamiczną, to się okazuje, że nie możesz jej zrobić. I to oznacza tyle, co nie dopracowałeś swojego stylu. I zrobiłeś to źle. I musisz coś zmienić w swoim stylu, bo masz ograniczone możliwości. Okej, okay, taka drobna rzecz, a cieszy. Jeśli chodzi o te łapy. Nie umiem rysować smoków, ale przez jakiś czas próbowałam. I wiem tyle, że no, po prostu zgromadziłam trochę poradników. I sądzę, że mogą być przydatne. Taki sobie poradnik, jakby ktoś chciał może zrobić screeny. To nie są moje poradniki, ja je po prostu wzięłam z internetu. Nie wiem nawet czyje to jest, jakby ktoś się pofatygował tutaj z nazwa na znaku wodnym. Kto to jest? Gamaleven. I można mówić, ha, nie umiem rysować łap, ale tak naprawdę nauczenie się tego jest dość banalne, bo trzeba jednak trochę poszukać tych poradników i się prędzej czy później na to trafi. Ogólnie możecie, mogę wam powiedzieć tak, że tutaj jest łapa od tyłu, tylna łapa, a to jest przednia łapa. Czyli ta jest smuklejsza, ta jest nieco bardziej masywna po bokach. Po prostu już sobie to przejrzałam i dlatego to mówię, bo ktoś może nie widzieć tutaj, o, tego. Front paw. Okej. Paw. Paw? 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 Chyba, nie wiem. Kolejny poradnik, jaki mam. Tutaj już możemy trochę więcej zaobserwować, bo to nie jest sama łapka, tylko to jest już cała noga. Możemy sobie zauważyć, że ona wygląda tak. Są co prawda różne typy smoków, ale zauważyłam pewną regułę, mianowicie... smocza łapa bardziej przypomina ludzką od wilczej. I to jest też gdzieś tam napisane, że to jest połączenie ludzkiej nogi z wilczą. Bo co prawda składa się też w taki sposób, że można ją zgiąć mniej więcej tak bardziej po wilczemu. Aż tu jest pazury. Może to wyjść krzywo, bo mówię, ostatnio nie rysowałam za bardzo wilków. Ale chodzi właśnie o to, że tutaj mamy kość, tu mamy kolejną kość i tu mamy znowu stópkę. I to jest takie... tu też się zgina. I tu też możemy sobie zrobić te linie pomocnicze. Już mamy ładną łapę smoka. Trochę upośledzonego co prawda, ale zawsze jednak smoka. Z krótszymi przednimi łapami. Oczywiście żaden z tych poradników nie jest mój, tak przypomnę, żeby nie było, że sobie przypisuję autorstwo. I tutaj macie znowu nazwę autora, jakby ktoś chciał sobie poszukać. Kolejny poradnik, jaki zgromadziłam, to jest taki poradnik. Tutaj mamy znowu łapki i tutaj skupiam się na tych kościach. Tutaj możemy też sobie na spokojnie dorysować, jakby ta łapa mogła wyglądać. I tutaj sobie jeszcze mięśnie możemy dorobić. I tutaj mamy też opracowanie, jeśli chodzi o te mięśnie. Sądzę, że takie projekty są jednak przydatne i warto czegoś takiego szukać mimo wszystko. Nawet jeżeli to by trochę czasu zajęło, to jednak można się dowiedzieć czegoś ciekawego. I no, mówię też, moje opracowania mogą być ciut krzywe, bo nie umiem rysować smoków. I to jest po prostu taka rada od osoby, która coś tam umie rysować, ale... dzięki czemu opracowanie pewnych rzeczy sprawia mi mniej trudności, ale też nie bierzcie mnie za specjalistę, po prostu nie wiem. Przyznaję się do tego bez bicia. Można sobie na spokojnie dorysować te łapy. Jakie wnioski z tego wyciągamy? Że te łapy są zdecydowanie zbyt masywne. Jak ja bym to zrobiła? Patrząc na te pozostałe, raz, składa się na raz, na dwa, na trzy i łapka. Dobrze, spróbujemy to oddać. Wszystkie są mniej więcej takie same, jeszcze tak pragnę zauważyć.
I po prostu sztuka uczenia się rysowania pewnych rzeczy jest to sztuka, no, tak naprawdę patrzenia i dostrzegania pewnych proporcji. Moja koleżanka, która jest w technikum plastycznym i w tym roku sobie wyrabia dyplom, czyli kończy szkołę po prostu, mówiła właśnie, że można się nauczyć rysować wszystkiego, tylko po prostu trzeba znać proporcje. Może to brzmi idiotycznie, ale no, w sumie to działa. Bo jak się nauczymy patrzeć, to tak naprawdę nagle orientujemy się, że hej, jestem w stanie narysować praktycznie wszystko. I moja wersja łapy też prawdopodobnie nie wygląda jakoś idealnie, ale jest to właśnie próba, taka próba jakiejkolwiek pomocy i zauważenia pewnych detali. Po prostu musimy pamiętać o tym, że są smuklejsze, są inne proporcje, czyli takie bardzo wyrównane i można bazować na bardziej ludzkich nogach. I co jeszcze chciałabym powiedzieć na temat tego akurat rysunku? Sądzę, że ta rasa się za mało wyróżnia, jeśli chodzi o właśnie różnicę z wilkami. Nie jestem specjalistką od ras, nie wiem do końca jak to wszystko działa, bo wiem, że rynek kwitnie robienia rasy zamkniętych. Tylko, że... No, właśnie przez to, przez te problemy ze stylem, ten wilk wygląda jak normalny wilk, a nie jakaś inna rasa. Swoją drogą nazywają się moskidy przez dy, tak? Moskit przez D. Swoją drogą moskit przez T to chyba jakiś rodzaj komara. Nie jestem pewna. Więc nijak to się ma do smoków i prawdopodobnie jest to niedopatrzenie autorki. Może to przyciemnię. Wiecie, to co teraz zrobiłam to jest po prostu taki bezgrą poglądowy i no, chyba zepsułam trochę rysunek. No ale mam nadzieję, że zrobiłam. Ale to nie jest takie pouczenie, jak to powinno wyglądać idealnie, tylko właśnie takie luźne rady na zasadzie hej, są poradniki w internecie i łapy smoków wyglądają totalnie inaczej niż łapy wilków. Co już wspominałam w poprzednim odcinku, że chcąc się nauczyć rysować jakieś zwierzę, nie można za bardzo bazować na tym, co się już umie, czyli łapy kotów na przykład wyglądają inaczej niż łapy wilków. Chcąc się nauczyć rysować koty, musicie się uczyć właściwie od nowa rysować łapy. Bo gdy użyjecie łap ze schematu wilka, to później ktoś może nabrać wątpliwości, co to jest. Już chyba trochę lepiej, może jeszcze trochę niżej. Ale powtórzę po raz kolejny, nie umiem rysować smoków. I trochę tych smoczych cech brakuje, nie wiem, może jakieś wilki, może jakieś kły. Może te uszy, coś z nimi zrobić też, bo te uszy też niestety w tym miejscu wyglądają dziwnie, brakuje jakiejś jednej części tutaj. No i to futro i tak dalej. Ale to pomazałam teraz. Okej. Okay. Co ja tu jeszcze mam zanotowane? Czyżbym już powiedziała wszystko? To może jeszcze tak dopowiem, co jeszcze chciałabym koniecznie powiedzieć, co jest dość ważne. Mianowicie, nie bój się nakładać kolejnej warstwy line artu, bo tutaj w tym miejscu jest akurat trochę za cienki w porównaniu do reszty. W sensie, wygląda to bardzo nienaturalnie, wygląda to sztucznie, nie wspominając już o tym, że oko powinno się wyginać w tą stronę. I po prostu te rzęsy powinny być jednak troszeczkę podkreślone w jakiś sposób. Możesz popatrzeć na rysunki innych artystów, ja nie mówię, że to, co teraz rysuję, jest idealną wersją, ale w jakimś stopniu zbliżoną do tego, jak to powinno wyglądać. Także pracuj dalej nad tą rasą, bo póki co się trochę mało wyróżnia, ale to też może być kwestia umiejętności po prostu Aniacz. Ale życzę dobrze, więc
no, może wyjść coś z tego ciekawego. I teraz nam zostaje ostatnia osoba. Ostatnią osobą jest Katie66. Chce się nauczyć stylu kreskówkowego i używa kredek i akwareli. A uwagę mam zwrócić szczególną na anatomię. Na temat rysunków Katie mam mieszane odczucia, bo też nie wiem, czy Katie rysuje cokolwiek prócz wilków. Albo problem leży gdzieś u podstaw, albo po prostu Katie dopiero teraz wzięła się za anatomię tak na dobrą sprawę. Nie wiem, może to brzmieć jak obelga, ale... Powiem wam wprost, przy takich osobach po prostu mam zawsze drobne wątpliwości. Może też rysowała tak dla czystego fanu i dopiero teraz zaczęła się brać za anatomię. Nie wiem, to są wyłącznie moje domysły i mam nadzieję, że nie weźmiecie tego za jakiś atak na jej osobę. Bo nie to miałam na celu. Okej, okay. Co chciałabym powiedzieć na temat Katie? Może wam pokażę wszystkie rysunki. Katie rysuje wilki. Nie wiem, czy coś jeszcze, ale nadesłała wyłącznie wilki, więc zakładam, że rysuje tylko wilki. Na temat jej wilków powiem tak, że widać jakiś styl. Lubię go zalążek, nie wiem, czy to się jakoś rozwinie, czy po prostu idzie w tym kierunku, że... No, wyglądają całkiem uroczo i to jest to, co mi się rzuciło w oczy. Katie próbuje też rysować różne pozy. Tutaj mamy na przykład od profilu, tu mamy od przodu z obróconą głową. To znowu mamy, ale tym razem siedzącego na tylnych łapkach. No i są dość różne. I na kilku rysunkach są całkiem ładne łapki. Podobają mi się tutaj. Nie wiem, czy były na czymś wzorowane, bo trochę inaczej wyglądają. I czy nie czasem ten rysunek jest najnowszy. Nie mam bladego pojęcia, czy po prostu tym razem wyszły. Bo nie widzę nigdzie dat na tych rysunkach. Jest podany tutaj fragment daty i tutaj, a pozostałe... Tu jeszcze jest fragment daty. A pozostałych rysunków, ich czasu pochodzenia nie potrafię w żaden sposób określić. Okej, okay, to teraz przechodząc do konkretnych uwag. Rzecz, która mi się rzuciła w oczy jako pierwsza, absolutnie pierwsza i... nie wiem też, od jak dawna Katie maluje akwarelami, o których wspominała, ale nie wiem, czy to jest kwestia przeoczenia, czy po prostu zwykłego początkowania. To, że użyła niewłaściwego pisaka, bo raczej to jest pisak. Chodzi o to, że strasznie się rozmył. Pisaki są takie cienkopisy i pisaki, które się nie rozmywają. Ja na przykład polecam Mikrona Sakury. Nie rozmywa się w ogóle z tego, co się zdążyłam zorientować. Jak macie jakieś inne, które możecie polecić, no to też możecie napisać w komentarzach. Może się komuś przyda. Więc to są takie drobnostki, które no niby nie są niczym szczególnym, ale tak naprawdę rzucają się w oczy i psują estetykę całego rysunku. Okej. Okay. Kolejną moją uwagą jest niestety niezbyt staranne kolorowanie. I o ile Katie jakoś opanowuje nacisk, tak mi się wydaje mi się, może tak, mam problem z szykiem zdań, że Katie używa Bambino. Nie jestem tego pewna, ale po prostu tak mi się kojarzy ten efekt, bo już moi starsi widzowie mogą wiedzieć, że bardzo długo używałam kredek Bambino. I mniej więcej się orientuję, jak wygląda efekt dawany przez nich. A jeżeli to nie są Bambino, to jednak coś podobnego do tego. Podejrzewam. Problem leży w tym, że jednak widać ślady ołówka. I po Bambino niestety bardzo często było jej widać. Albo i teraz są bardzo różne wersje tego dla... W sensie... dobra, może inaczej. Czasem się zdarza, że widać szkic. Ja aktualnie nie mam tego problemu, więc albo jest to wina kredek, albo jest to wina ołówka, zbyt twardego na przykład, albo wina autora samego. Dlaczego jest tak wiele różnych wersji? Musi być jakiś powód tego, że ołówek w jakiś sposób wrył się w papier. Tego nie powinno być widać. Więc trzeba znaleźć coś, co jest właśnie powodem tego i patrząc na to nie jestem w stanie po prostu powiedzieć, co jest tego winą. Katie musiałaby sama do tego dociec.
Ja tutaj nie pomogę niestety. To są takie właśnie dziury, białe przesmyki i to nie wygląda za dobrze i obniża od razu jakość rysunku. Nie można też wszystkiego dokolorować, nie da się po prostu tego poprawić. Jeżeli chodzi o kredki takie nie za drogie, to ja bym polecała Polikolory. Możecie sobie myśleć, o to pewnie jakieś drogie kredki, ale tak naprawdę moim zdaniem nie za bardzo. Bo na przykład 72 kolory na Allegro możesz kupić za niecałe 100 zł. Z 12 sztukami jest nieco gorzej, bo za 30 widziałam. I nie wiem, jak sytuacja wygląda na innych scenach, oprócz Allegro. Ale jak dla mnie, jak na taką cenę są bardzo w porządku. I jak chcecie rysować fajnymi kredkami, to Polikolory są idealne. Okej. To jest tyle, co bym chciała powiedzieć od strony technicznej. Chyba gdzieś widziałam jeszcze takie właśnie... O, tu jest jeszcze. Takie kolorowanie bez w ogóle prób... O, chciałam się jeszcze dowalić tego, że nie ma w ogóle prób cieniowania. Nie widzę tego w ogóle, tylko widzę tutaj światło i to jeszcze tak nałożone... W sumie, żeby było. Więc, nie wiem, tutaj brakuje cieni, bo jednak jak jest światło, to od razu się też pojawia cień. Brakuje do tego cienia. Brakuje, no, na innych rysunkach też nie ma. Tutaj nie ma cieni, tutaj nie ma cieni, tutaj nie ma cieni, tutaj też nie ma cieni. No chyba, że tutaj troszeczkę może, nie wiem. W każdym razie mam też taką koleżankę, która nie cieniuje w ogóle i mówi, że nie będzie tego robić, bo nie umie. No właśnie, jak nie umie, no to powinna to robić i próbować. To, czy pokaże komuś swoje próby, to już inna sprawa. Ale mówi, jak ktoś się obraża i mówi, nie będę tego robić, bo nie umiem, no to się nigdy tego nie nauczy. No niestety, tak działa świat. Trzeba próbować. I to się tyczy wielu dziedzin życia jednak. To teraz przechodzimy do anatomii. Czyli to, na co Katie najbardziej liczyła. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest tendencja spadkowa, czyli Katie różnie to rysuje. Albo zapomina, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, czy ona o tym zapomina, bo na innych rysunkach jest całkiem w porządku zrobione. Mianowicie, grzbiet nie powinien przypominać walca. On jest po prostu taką prostą krechą i kojarzy mi się z kucykami, które robiłam w podstawówce z plastyliny. I po prostu ciało... nie jest idealnie proste. Na przykład tutaj mogą być żebra, tu powinno być jakieś futro, nie wiem, może to obrócę. Teraz też wygląda dziwnie. Tutaj futro na przykład i tu brzuszek trochę wyżej. Tu znowu jakieś futro. No i widzę też tutaj, że ta głowa za bardzo odstaje. Czyli no po prostu Katie brakuje, na moje oko brakuje jakiegoś wzoru, nie mam bladego pojęcia, jakby rysowała tak o. Jednak rysowanie jest to sztuka obserwacji. I generalnie sporo osób ma też problem z rysowaniem siedzących postaci, siedzących wilków postaci, no może z ludźmi zasady wygląda trochę inaczej. Że narysowałam łapę. Momencik. Okej, załóżmy, chyba może być. Okej, jak dla mnie sytuacja wygląda już troszeczkę lepiej. I właśnie Katie brakuje tego, żeby wyobrażać sobie wilki nie jako takie bardzo czarno-białe istoty. Jak możecie interpretować to, co przed chwilą powiedziałam? W sensie, trzeba pamiętać o wszystkich krzywych, jakie mają po prostu wszystko. Bo jakie ma po prostu wszystko. Bo można narysować twarz człowieka tak. Nie, jeszcze może lepiej. Nie, to też nie jest to. I mamy... Wszystko jest strasznie płaskie, ale możemy też, nie wiem, zaznaczyć tutaj kości policzkowe. Inaczej zrobić nos. I już mamy
większe poczucie, nie wiem, 3D. I takie upraszczanie, bardzo przesadne upraszczanie, do tego trzeba mieć jednak talent, trzeba umieć robić to umiejętnie. Umieć robić to umiejętnie. Tak, masło myślane. I nim weźmiecie się za tworzenie własnego stylu, musicie jednak pamiętać o tym, że no właśnie z idealnie prostymi liniami spotkacie się dość rzadko. I nim wyćwiczycie właśnie jakąś technikę rysowania takich dość prostych grzbietów, prawdopodobnie najpierw będziecie musieli się nauczyć robić, no właśnie, no to musicie się nauczyć, gdzie są mięśnie i jak je zrobić. Nie mówię też, że to, co teraz zrobiłam, jest wersją idealną, bo to jest jednak mój styl. I tak, tak, to jest to, co chciałam powiedzieć jeszcze. To teraz zrobię rozrysowanie tylnych łap, siedzących. O tym wspominałam jeszcze. Mianowicie, sprawa wygląda tak, że sporo osób rysuje wyłącznie wilki stojące, bo nie potrafią narysować siedzących. A sprawa tak naprawdę jest dość prosta. Bo ogólnie łapa po... Dobra, może najpierw zrobię projekt wilka stojącego. Okej. Okay. Łapa składa się na kilka części. Tu mamy część pierwszą, tu mam część drugą, tu mam część trzecią i czwartą. I te wszystkie części, może je zaznaczę innym kolorem, one się składają w momencie siadania. I tutaj, w tym miejscu, najpierw rysujemy sobie część pierwszą, czyli tą. Część druga, która się tutaj zawija w tym miejscu, jest ta część. Następnie mamy część tą i tą. Mogą się czasem zlewać. Czyli tu mamy pierwszą, tu mamy drugą. Tak. No dobra, teraz wglebły mi się proporcje. A nie, przepraszam, pomyliłam, bo mówię, tak dawno nie rysowałam wilku, że mam teraz z tym problem. Bo ta część może też wylądować tutaj. Tak, to chyba było tak. I tutaj, i tą część mamy tu. Bo ja rysuję tak i wygląda to całkiem spoko jak na moje oko. I widziałam coś podobnego właśnie w jakimś z poradników. I sądzę, że to ma sens, to ma sporo sensu. Mamy sobie tył siedzącego wilka. Jeszcze jakiś grzbiet? No może teraz wystaję za bardzo poza ten. Powiem wam, że miałam chyba od zawsze problem z rysowaniem zadu w takiej pozycji, więc miejcie dystans do tego, co tutaj zrobiłam. Po prostu tak plus minus tak to wygląda. Aczkolwiek nie jest to wersja idealna. Przypominam, seria ta ma na celu pokazanie wam pewnych podstaw punktu zaczepienia, a nie wskazać jak macie rysować, jak koniecznie musicie rysować, bo inaczej jest źle. Chyba zrobiłam łapę po końsku. Nie umiem rysować już wilków. No naprawdę, miałam chyba naprawdę za długą przerwę. Nie, ta łapa się tak nie zegnie. No ale mam nadzieję, że macie... Że się domyślacie, co w sumie miałam na myśli. Na to nie patrzcie, na tą łapę nie patrzcie. Ta łapa jest straszna. Może zostajmy przy tej wersji. Może tu będzie druga. Okej, okay. Kolejna sprawa, której się chciałam dowalić. Bo inaczej tego nie można nazwać. Mianowicie, też miałam z tym problem przez jakiś tam czas. Czyli to, jak narysowany jest tutaj ogon. Ludzie, którzy wiedzą mniej więcej, jak wygląda ogon, już mogą się domyśleć, o co mi chodzi. Czyli tutaj też musimy zastosować regułę, zastanów się nad tym, co robisz. Czyli mamy sobie grzbiet. Jak w moich oczach wygląda ten ogon? Jak w ogóle wygląda ten ogon?
Okej, okay. Postać siedząca wygląda o tak, no dobra, ujdzie. Ale jak wstanie, to nagle mamy coś takiego. Nie, jeszcze wyżej. Noga się kończy tak. I tu się pojawia w tym momencie pytanie. Przepraszam, ale jak ten wilk zrobi kupkę? No bo... Jak? Nie, to jest jeszcze niżej, tak? Tak, to jest aż dotąd. Ten ogon jest aż dotąd. Jak ten wilk sobie radzi w życiu, powiedzcie mi. I mówię, to są totalne głupoty, ale w momencie rysowania czasem się o tym zapomina i o tym się nie myśli. Jak powinien w takim razie wyglądać mniej więcej ten ogon? Otóż ten ogon powinien być dość smukły. Jest przedłużeniem kości, w sensie kręgosłupa. O, kręgosłupa, bo kość ogonowa jest... ogon jest przedłużeniem kości ogonowej, nie ma sensu. Ma to sens tylko w przypadku ludzi, to sformułowanie. No i mamy sobie już trochę sensowniejszy ten ogon, trochę za chudy chyba wyszedł. Jak chcemy puszysty, no to też niech on się robi puszysty w tym miejscu, a nie tutaj, przepraszam, ale nie, bo ten model ogona, który mamy tutaj, niestety, ale... No on się łączy nie tylko z plecami, nawet nie z zadem, z plecami, to jeszcze z nogą. I jak to, przepraszam, ma działać? Jak w takim razie powinien wyglądać ten ogon? No być, nie wiem, no to jest źle. Generalnie ten wilk z jakiejś przyczyny siedzi na tym ogonie, więc to też powoduje, że hej, chyba coś jest nie tak. No, w tej sytuacji coś takiego. Jak chcecie, żeby był puszysty, no to taki. Ale nie w tym miejscu, na litość boską, nie tutaj, nie taki, bo on jest najszerszy w tym miejscu. Jeszcze też zrobiłam źle ten model. Jeszcze raz przeanalizujmy ten ogon, który jest na tamtym rysunku. W tym miejscu jest najgrubszy, i tu jest coraz cieńszy. O, takie coś. Normalnie wygląda jak jakiś Pokémon, albo jakiś rodzaj dinozaura. Więc do wszystkich osób, które rysują w ten sposób ogon, nie róbcie tego, błagam, nie róbcie tego. Im prędzej zaczniecie robić inaczej, tym lepiej. Co jeszcze mam? Okej, okay. No chyba wszystko. Tak, wszystko? A, jeszcze mam ten rysunek. Tutaj akurat, jeśli chodzi o anatomię, to też tutaj właśnie powinna pomóc znajomość różnego rodzaju krzywych. Brakuje tutaj tak jakby niektórych linii pomocniczych. Generalnie wilk raczej nie mógłby tak aż tak skręcić sobie głowy w takim ułożeniu. Przynajmniej nie wydaje mi się. Ta warstwa. Tak już wygląda trochę lepiej. Według mnie. Tutaj się kończy szyja, tutaj mamy bark. I tutaj też brakuje niektórych zgięć, na przykład w łapach. Tutaj również. I przednie łapy są z jakiegoś powodu krótsze od tylnych, a powinny być równej długości. Tak jak tutaj. Brakuje tej struktury łap. W ogóle nie wiem, czy wilk byłby w stanie się tak ułożyć. I też mam problem z takimi pozami, więc robię to tak totalnie na wyczucie. Ale no właśnie problem z narysowaniem tej pozy mógł właśnie wynikać z tego, i to jak nienaturalnie to wygląda, właśnie z braku znajomości mięśni, z braku znajomości anatomii ogólnej, z braku wzoru, z, no jeżeli już jednak ma wzór, no to jednak nie za dobry, bo... Jednak za wzór mimo wszystko, nawet jeżeli nabierzecie kompleksów, to musicie mieć osobę, która jest doświadczona mimo wszystko. No, no innego wyjścia nie ma po prostu z takiej sytuacji, bo jak uczycie się od osoby, która jest tak naprawdę na dość średnim poziomie, możecie popełnić te same błędy albo jeszcze gorsze. O Jezu, co ja zrobiłam?
Więc tak, musicie sobie znaleźć dobre wzory, doświadczone i nimi się inspirować. A takie właśnie kreskówkowe style są dość ryzykowne, dlatego najpierw trzeba by było popatrzeć na albo zdjęcia wilków, albo właśnie osoby, które rysują nieco bardziej realistycznie te wilki, bo jak widzę uproszczone wersje, bardzo, bardzo często mają okropną, naprawdę okropną anatomię i dostrzeże się to dopiero w momencie, kiedy jest się na jakimś tam poziomie. Jak się przyjrzycie tak naprawdę, musicie się bardzo skupić w niektórych przypadkach. Jeżeli chcecie, żebym określiła wam, czy dana osoba rysuje dobrze coś, czy dana osoba jest dobrym wzorem do naśladowania, to możecie mi podesłać, bo ja raczej mam wyczucie do takich rzeczy i już się orientuję, co wygląda dobrze, co wygląda źle, a co jest bez sensu. Jest zasłonione po prostu ładnym kolorowaniem na przykład. No. Więc po takich poprawkach moim zdaniem jest ciut lepiej. A ja to czerwone narysowałam na tym rysunku. Nieważne. I to jest chyba już wszystko, co chciałam powiedzieć w tym odcinku. To cześć!